I ruszy dobrze przyjął start Brick Tiersi, poprowadził gonitwę, pozostały mocno zgrupowane, ale tam do przodu przesuwa się Saren Alkaleidiach, mocno poprawia i jest na pierwszej pozycji, na drugiej Brick Tiers, na trzeciej Tiafer, następnie bardzo blisko jest Swoboda Tiers w tej chwili, na trzeciej Brick i wyjście na przeciwległą prostą, prowadzi nadal Aren Alkaleidiach. Na drugiej pozycji galopuje Swoboda Tiersk, po tym jest spory, spory odstęp. I na trzeciej pozycji galopuje Złoty Opal, a dalej tam jest Brick Tiersk, a na ostatniej pozycji Mantra. Nadal dwa konie mają znaczną przewagę nad resztą stawki. Aren Alkaleidiach, a tuż przy nim Swoboda Tiersk. Dalej Namibia i bardzo blisko jest tam Han Bersael. Do celownika zostało jeszcze 1100 metrów. Aren Alkaleidiach na czele, na drugiej pozycji Swoboda, na trzeciej Han Bersael. Blisko jest Namibia. Dalej jest tam również, na ostatniej pozycji tylko Mantra i Ehmeda, ale nadal Aren Alkaleidiach. Swoboda jest na drugiej pozycji, Han Bersael na trzeciej, na czwartej Złoty Opal, następnie tam jest Tiafer w mocnym, mocnym posyle Brick Tiersk. I za chwilę wyjście na prostą finiszową. Swobodnie galopuje Aren Alkaleidiach, a na drugiej pozycji Swoboda Tiersk. W takiej kolejności wyszła czołówka na prostą finiszową. Przy bandzie tam dobrze galopuje Han Bersael. Ale Aren Alkaleidiach ma przewagę, a na drugą pozycję wysunął się Han Bersael. Han Bersael. A finiszuje Namibia i jest w tej chwili na trzeciej pozycji. Ogromną przewagę ma Aren Alkaleidiach, a tam walka włamuje nieco Han Bersael. Namibia go bardzo mocno atakuje. Walka jest tylko o drugą pozycję, bo Aren Alkaleidiach ma przewagę. A na drugiej pozycji jest Namibia w celowników, na trzeciej Han Bersael, na czwartej Ehmeda, na piątej Tiafer.